Cześć. Zadam się na zasadzie pytanie, jak bardzo gazożerna, tudzież jak bardzo ekonomiczna jest replika MC6604 Gazprom. Postanowiliśmy na to pytanie odpowiedzieć, przeprowadziliśmy parę testów i zaraz zaprezentujemy Wam ich wyniki. Jak to sprawdzimy? Całkiem prosto, przy użyciu podstawowej matematyki i bali. Mamy tutaj magazynek od MC6604. Zważmy go. Waga wyświetla nam wartość 480 gramów. Teraz naładujmy magazynek. Na wagę. 484 gramy. Jak widzicie, waga zmieniła się o 4 gramy. Widzieliśmy kilka takich butli i wyciągnęliśmy ich z nich średnio. Każdą po kolei ważyliśmy. Wyszło nam, że po odjęciu wagi pojemnika w każdej butli 1000 ml gazu waży 260 gramów. Jeżeli więc wykonamy małe odliczenia, wyjdzie nam, iż te 4 gramy to inaczej 16 ml. Jeżeli chcielibyśmy podnieść trochę dalej, wychodzi nam, że 1 ml gazu waży tyle. Co jedna przeciętna resortowa kuleczka. Magazynek mieści sobie, jak już pewnie wiecie, 50 kulek. W chwili, gdy naładujemy go w pełni, a więc wrzucimy całe 16 ml gazu, wystarczy to na opróżnienie magazynka w pełni przy trybie auto lub na około 43-45 wystrzałów w trybie semi. Przy normalnym sposobie prowadzenia ognia, wiadomo, raz strzały pojedyncze, a raz puszczenie serii. Oznacza to, że jedno naładowanie gazu równa się 50 strzałów. Bierzemy więc kalkulator do rąk i przeprowadzamy proste obliczenia. Wynika z nich, że to jedna butla gazu, 1000 ml, spokojnie nam wystarczy na wystrzelenie tego, całej paczki kulek. A tutaj jeszcze całkiem sporo zostanie. Sądzę, że powinniśmy jeszcze obliczyć koszt jednego strzału, jeżeli chodzi o, wiesz, cenę amunicji, zużycie gazu, ale uwzględniając ogólnie amortyzację repliki. Wiesz, co chodzi, tak, zużycie repliki w czasie. I wpływ faz księżyca na rozwój dorożkarstwa w Chinach. Ej, bez jaj. No, bez sensu.